po zakończeniu techniki głaskania odwracamy dłoń i technikę głaskania zamieniamy na technikę rozcierania, czyli wykonujemy kółka. Natomiast postępowanie jest takie samo, czyli zaczynamy od łokcia i idziemy do przeciwnego barku, głaszcząc. Przepraszam, rozcierając, natomiast wykańczamy ruch głaskaniem. Tu bezpośrednio od łokcia. Następnie zaczynamy od tej części i znowu rozcieramy. Idziemy do łopatki, jak najgłębiej sięgamy. Odwracamy rękę i rozcieramy, zaczynając od łokcia, po wewnętrznej części ramienia do biodra. I tak jak poprzednio, omijamy dren, omijamy opatrunek. Następnie odwracamy dłoń i zaczynając od nadgarstka wykonujemy ruchy do przeciwnego barku. Wykańczamy głaskaniem. I zaczynamy teraz od zewnętrznej części ręki i sięgamy do łopatki. Odwracamy dłoń i masujemy po wewnętrznej części do biodra. Odwracamy i zaczynamy od paznokci. Rozcieramy, wykańczamy ruch głaskaniem do przeciwnego barku. Od małego palca idziemy do łopatki. I odwracamy rękę od opuszków palców do biodra.